Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem takiego, taka łososiowa łuska, czyli cień po prostu łososiowy, ten jest akurat z Inglota. Ja znalazłam taką inspirację na internecie, mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak uzyskać taki makijaż oka, zapraszam do oglądania. Pa! Biała kredka z Avonu. Będę nakładała ją na całą ruchomą powiekę jako moją bazę. Palcem serdecznym rozcieram po całej ruchomej powiece, na dolnej powiece, wszędzie po prostu tam, gdzie będę chciała nałożyć cień. Cień z Inglota numer 314 to jest taka brzoskwinia, jak gdyby taki łososiowy kolor. Nakładam płaskim pędzlem i będę tutaj budowała intensywność, nałożę kilka warstw, żeby uzyskać taki kolor, jaki chcę. Teraz już znane Wam pewnie moje Quattro z Essence i ten najbardziej matowy brąz. I będę rysowała kreskę w załamaniu aż do wewnętrznego kącika i tworzyła nim taki efekt właśnie kociego oka. Pędzlem kulką z Essence rozcieram, żeby nie było żadnych twardych linii takich. I teraz najciemniejszym kolorem o numerze 4 z palety iStudio nakładam to jeszcze na ten brązowy cień, który nałożyłam przed chwilą. Tym samym pędzlem nakładam i będę rozcierała też tym samym pędzlem. Teraz użyję najjaśniejszego koloru z tej palety, który ma numerek 1, do rozświetlenia łuku brwiowego. I teraz tą samą białą kredką będę rysowała kreskę na mojej linii wodnej, aż do wewnętrznego kącika. Teraz linerem we flamastrze z Essence rysuję kreskę na dolnej powiece przy samej linii rzęs i tutaj już teraz tak nie będzie tego widać, ale pędzelkiem z Catrice będę rysowała kreskę tutaj przy wewnętrznym kąciku, bo będę używała tego linera w żelu z Essence, ponieważ on jest wodoodporny, a tutaj bardziej się jednak wszystko rozmazuje. I teraz tym samym linerem w żelu rysuję kreskę na mojej górnej powiece. Oczywiście będę chciała uzyskać kocie oko, czyli będę rysowała z tym razem z tym skrzydełkiem. Tu pokazuję Wam, jak już wygląda moje drugie oko.
to by było na tyle. Żegnam się z Wami do mojego kolejnego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!